10 najciekawszych polskich wynalazków. 10. Wykrywacz min ręczny detektor elektromagnetyczny używany przez saperów do wykrywania min lądowych. Pierwsze urządzenie opracowali w trakcie II wojny światowej Józef Kosecki oraz Andrzej Garboś. Pierwszy raz polska armia wykorzystała wynalazek w miejscowości Bari w Szkocji 5 marca 1942 roku. 9. Harmonogram czyli rozkład lub rozplanowanie czynności w czasie. Po raz pierwszy system został opracowany przez polskiego teoretyka zarządzania Karola Adamieckiego. Na zasadzie metody chronometrażu wywnioskował trzy prawa: prawo podziału pracy, koncentracji i harmonii. Co myślicie o tego typu odkryciach? Dajcie znać w komentarzach. 8. Holografia. Jest to trójwymiarowy zapis obrazu i odtwarzanie go za pomocą laserów. O ile tradycyjna fotografia zapisuje jedynie modulację amplitudy, to holografia odnotowuje także zmiany fazy fali świetlnej. Dzięki temu możemy o fotografowanym przedmiocie uzyskać znacznie więcej informacji. Jeszcze niedawno internet obiegł film, kiedy to na jednym z koncertów pojawił się Tupak, a raczej jego hologram. Prekursorem tych działań był fizyk Mieczysław Wolfke. W 1920 roku opracował on pełną teorię, zaś w 1947 roku podjęto pierwsze próby realizacji planów. 7. Kamizelka kuloodporna, uniform, którego celem jest ochrona ciała przed pociskami. Pomysł ten opracowali dwaj Polacy. Jan Szczepanik i Kazimierz Żegleń. Wynalazek stał się sławny, kiedy materiał tego pierwszego uratował życie króla Hiszpanii Alfonsa XIII w 1902 roku. Pierwsi na większą skalę kamizelki zaczęli wykorzystywać amerykańscy gangsterzy. 6. Kasownik. Urządzenie dobrze znane z wszystkich autobusów. W 1848 roku mechanizm opracował Jan Józef Baranowski. Rok później otrzymał w Paryżu medal ministra robót publicznych Francji. Pierwszy ręczny kasownik posiadał zasadę działania oraz budowę zbliżoną do tych używanych obecnie. 5. Lampa naftowa skonstruowana przez polskiego chemika Ignacego Łukasiewicza w 1853 roku w Lwowie. Mężczyzna prowadził badania nad destylacją ropy naftowej. Przypadek sprawił, że wpadł na pomysł utworzenia urządzenia, a zarazem rozwinął tym samym przemysł naftowy. 4. Skrzypce. Skrzypce jakie znamy dziś narodziły się w baroku. Pierwowzór zaś powstał w Polsce już w renesansie. Choć niewiele wiadomo o pierwszych wynalazcach tego urządzenia, to znamy dokładny opis instrumentu. Polskie skrzypce miały cztery struny, zaś nie grało się trzymając je przy policzku, tak jak dziś, ale często zmieniając pozycję. 3. Projektor filmowy. Aparat optyczny przeznaczony do rzutowania obrazów na ekran. Choć oficjalnie urządzenie pojawiło się we Francji i w Niemczech w 1895 roku, to w Polsce było znane już wcześniej pod nazwą pleograf za sprawą Kazimierza Pruszyńskiego. Wszystkie te urządzenia działają na tej samej zasadzie. 2. Karabin przeciwpancerny Broń została skonstruowana w połowie lat 30 XX wieku w fabryce karabinu w Warszawie przez zespół pod kierownictwem Józefa Maroszka. W przeciwieństwie do innych karabinów tego typu, Polska konstrukcja przebijała pancerz nie dzięki twardemu rodzeniowi, ale pełno płaszczowych pocisków ołowianych wystrzeliwanych z dużą prędkością. Co myślicie o wszelkich militarnych wynalazkach? Czy to dobra ścieżka rozwoju? Piszcie w komentarzach. 1. Wycieraczka Dziś element wyposażenia każdego samochodu. Choć oficjalnie patent został przyznany w 1903 roku Mary Anderson, to autorem projektu jest Józef Hoffman, który na początku XX wieku pracował w fabryce Forda. Bez tego urządzenia ciężko by było żyć we współczesnym świecie. Mam rację? Dzięki, że zostaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oraz koniecznie obejrzyjcie mój poprzedni film o 10 najwyższych budowlach w Polsce.